Cześć kochani. Dawno mnie cholerka tutaj nie było. Co w ogóle się działo przez ten sezon? No, kto mnie śledzi na mediach społecznościowych typu Instagram, to mniej więcej wie. Dużo było imprez na Ponidziu, czyli Ponidzie Adventure, i na nich się głównie skupiałem i temu poświęcałem bardzo dużo czasu. Wreszcie, słuchajcie, ruszyła publikacja materiałów z Tunezji, w której byliśmy na początku, przełom lutego i marca. Te filmy będą się pojawiać na trzech kanałach. U Janusza Lekkiego Terenu, u Rafała na kanale Na Motocyklu i oczywiście na moim kanale. Także serdecznie Was zapraszam do śledzenia. Teraz się pojawiają te odcinki co niedzielę. Będzie ich jeszcze 5, także zapewniam Was, że będzie co oglądać. Jest, słuchajcie, 1 listopada, słońce świeci, co prawda już nie jeżdżę na motocyklu, sezon polski, sezon zamknąłem, ale właśnie pakuję jutro Tenere 700 i oddaję na transport, bo będziemy w przyszłym tygodniu już jeździć w Maroku, także bardzo się cieszę. Dawno w Maroku nie byłem na motocyklu, także no mega jestem szczęśliwy, że udało się to ogarnąć i Tenerka jedzie pierwsza, ja dolatuję samolotem, także czad. Nowe opony na pustynię, Dunlop D908RR. Różne opinie słyszałem o tej oponie, dość skrajne. Ale na szczęście będę miał okazję to sprawdzić i wyrobić sobie zdanie samemu. W ogóle jeszcze, słuchajcie, z nowości w Tenerce to wywaliłem gmole. Gmole oryginalne Yamahy, które były tutaj aż dotąd. A wsadziłem, no niestety kulka zasłoniła nazwę, ale jest to Garda Equipment. Zobaczymy, jak się będą spisywać. W ogóle też się nie chwaliłem, bo w stajni pojawił się nowy nabytek, czyli DRZ400, Suzuki DRZ400S. Bardzo fajny 138-kilowy konik. Zawsze chciałem spróbować na czymś lżejszym i powiem Wam, że jestem mega zadowolony. Także DRZ-ka się sprawdza i można fajnie nią pojeździć w terenie. Jest oczywiście trochę łatwiejsza niż Tenera, ale dzięki umiejętnościom, które zdobywam na tym, fajnie przenosi mi się je na większy motocykl, czyli na Yamaszkę. Skoro słoneczko tak świeci, słuchajcie, dzisiaj pojedziemy do Koziego, czyli Kozi Vlog. Kolegi tutaj spod Krakowa, który ostatnio też zajął się vlogowaniem. Zajrzyjcie na jego kanał Kozi Vlog. Tam ogólnie możecie znaleźć sporo materiałów też z Ponidzia Adventure, bo Piotruś często u mnie bywał, sporo kręcił. Ja niestety nie miałem czasu, ale on zrobił kawał dobrej roboty. Zerknijcie na te filmy, bo naprawdę warto. Więc słuchajcie, ruszam do Koziego, biorę ze sobą maratona, czyli przyczepkę motocyklową, bo no tak wyszło, słuchajcie, kupiłem od Koziego motocykl. Jaki motocykl kupiłem, to zobaczycie, jak dojedziemy do Koziego, ale też, słuchajcie, zobaczymy jego nowy motocykl, bo to bardzo ciekawa opcja, jaką sobie teraz kupił i mam nadzieję, że trochę nam o tym motocyklu opowie. Zapinam przyczepkę i ruszamy do Zabierzowa. Ja już się spakowałem, także ruszamy kierunek Zabierzów. Przyczepka podpięta. Jedziemy po nowy nabytek. Kozi Vlog, o którym już wspominałem na początku tego filmu. Piotruś, czemu ty sprzedajesz swój motocykl? Nabyłem już inny. Dobra, słuchajcie, pokażę nam, może najpierw pokażę nam, co kupił, a potem Wam pokażę, co ja kupiłem, chociaż jak ktoś śledzi wydarzenia Ponidzia Adventure, to przecież każdy wie, czym Piotruś jeździł wcześniej. No a jak nie wie, no to zaraz zobaczycie. No i jest, 450L. O ja pitole, panie.
No dobra, to sobie kupił Piotruś, a ja odkupiłem, słuchajcie, tego oto Szweja, czyli jeszcze mniejszą siostrę. Siostrę czy brata? CRF-ka to siostra, nie? Siostry, siostry. No dobra, o, siostra. Najważniejsza naklejka, potem druga, równie ważna. Dobra, Piotruś, to opowiadaj w ogóle, co to jest, bo to bardzo rzadki motor z tego, co opowiadałeś. No ciężko jest go zdobyć. Generalnie ciężko ten motorek jest zdobyć, bo było ich mało w Europie sprzedanych. Nie sprawdził się, gdyż cena była tam powyżej 400 tysięcy, jak on wychodził. I jak na 25-konny motocykl, po prostu cena była za wysoka. Mało się tego sprzedało w Europie. Jest to dalej produkowane w Stanach do dnia dzisiejszego. Dobra, czyli to jest rocznik który? 2019. 2019. Tylko i ona była robiona w którym? 20 były tylko sprzedawane w Europie. Robione były od 2018, ale w sprzedaż weszły 2019. Natomiast w Stanach jest jeszcze dalej produkowany, nazywa się 450 RL w tej chwili, od 2021 roku i do dnia dzisiejszego jest łupany, on tam ma inne konie w ogóle. Dobra, powiedz Piotruś, czemu taka decyzja, bo ja znam historię, a na pewno widzowie będą ciekawi, czemu z 300 zmieniasz na 450, co się wydarzyło? Decyzja o zmianie tak naprawdę wynikła podczas ostatniego wyjazdu, gdzie byłem w motomyczkach z kolegą, który też ma 300 i ma zrobiony zawias w tej 300. No powiedzmy, no Rafał z kanału Na Motocyklu. Tak, tak jest, Rafałek z kanału Na Motocyklu był swoim motorkiem, udało mi się przejechać tym motorkiem. No i on ma założony zawias od Hyper Pro. I powiem szczerze, że tak działa inaczej, zdecydowanie dużo, dużo lepiej. Ale mnie nie urzekł aż tak bardzo. Stwierdziłem, że musiałbym włożyć jednak chyba Olinsa. To zawieszenie jest dużo droższe. A dalej miałbym z tyłu głowy takie coś, że to nie jest mój ostateczny motocykl. W sensie, że kocham 300, uwielbiam ją, dała mi mnóstwo frajdy. Naprawdę spędziłem z nią cały sezon w pełnym uśmiechu. Jedyne czego mi brakowało to tylko i wyłącznie troszeczkę pod manetką mocy. To jest jedna rzecz chyba, której mi brakowało i wiedziałem, że to na pewno nie będzie mój motocykl docelowy. I stąd się wziął temat taki, że tutaj pod manetką jest więcej. Ten motorek jedyne co trzeba odblokować, trzeba mu zmienić komputer. No właśnie, to, bo tutaj jest 20, ile mówiłeś? 25 koni, czyli teoretycznie siostra większa ma mniej koni niż 300, bo 300 ma 27, tu jest 25. Dobra, tylko... czyli skastrowana generalnie przez normy, tak? Tak jest, przez normy spalin w Europie. To ile zatem jest skastrowana? W Stanach ma 38, natomiast... A ty będziesz ją robił na? Jakieś 43, 45 może. Coś wyobrażacie takiego sobie? 43 konie tutaj. Powiedz mi jeszcze waga jaka jest? Podobna? 140? 131 kg na mokro. O, wow. Z oryginalnym wydechem, mamy tutaj już akcesoryjny wydech. Dobra, to jeszcze jednej rzeczy nam nie powiedziałeś, a mianowicie chciałeś w tej zmieniać zawiasy, zatem jakie zawiasy są tutaj? No tutaj mamy zawieszenie w pełni profesjonalne, ponieważ cały motocykl opiera się na motocyklu CRF 450R, czyli totalnie endurowego motorka, który jeździ tylko po torach bez homologacji do jazdy po ulicach. I całość tego motorka, czyli zawieszenie, mamy tutaj zawieszenie Showa ze skokami z przodu 318 mm, z tyłu chyba 306. Oja, prześwit też jest powyżej 300 mm. I to jest pełne przeniesione zawieszenie z motocykla 450R, czyli crossowej wersji tego motorka. Tak samo serce, czyli silnik, również jest z tego motocykla przeniesiony. A jest tylko i wyłącznie skagańcowany przez normę spalin, przez nic innego. W każdym kraju są inne te normy, dlatego w Stanach był mniej, a w Europie chyba najbardziej go skastrowali, jak tylko to było możliwe. To cóż mi odróżnia, mogę ci powiedzieć, no gratuluję, kurczę. A ja gratuluję zakupu, Marciku. No tak, tak, ja też jestem mega zadowolony. Słuchajcie, o tym, po co ten motocykl i dlaczego ten motocykl, to opowiem wam za chwilę. Zakup Piotrusia jest naprawdę petarda. Mam nadzieję, że uda mi się go namówić na jakąś recenzję, taką porządną recenzję, jak już trochę pojeździ tym motocyklem. W ogóle to mam cichą nadzieję, że mi go pożyczy na kilka godzin, to też coś.
nagramy. No ale teraz to trochę wymusiłem, nie? Bo przed kamerą, no co miał powiedzieć, no chłop, co miał powiedzieć? No musiał się zgodzić. Piotruś, no bajka, naprawdę motocykl sztos. Teraz dużo kolegów pewnie będzie chciało podpatrzeć twój pomysł i zmieniać. Tutaj uderzam do Rafała z kanału na motocyklu. No niestety trzeba będzie chyba zmienić. Jak będziesz chciał sprzedawać, to ja odkupię. CRF-kę czy setkę, nie ma problemu. Wal. Arrow chodzi. Zaraz zarzucimy 300 i zmykam. No ale co? Widać, kurde, od kolegi kupować to jednak się fajnie kupuje. Nic nie trzeba sprawdzać. Wszystko ładnie, wszystko pięknie. Polak, ile to? Ile to, Piotruś? Polak płakała jak oddawał, no. A ile to w ogóle ma przejechane? 5, 4, 7, 6. No i gra, prawie nowy motor. Który to rok? 2022. A, 2022. No i gra. Hondzinka spakowana, także ruszam na chatę. Wczoraj dotarłem do domu już po zmroku, także nie było sposobności na nakręcenie zakończenia tego filmu. Jak widzicie, Honda CRF 300L już jest w stajni, obok Suzuki DRZ 400. Zastanawiacie się pewnie, po co mi kolejny lekki motocykl obok DRZ-ki. Sytuacja, słuchajcie, jest taka, że chcę rozwijać cały czas moją inicjatywę Pony Adventure i tak naprawdę ten motocykl będzie dla tych osób, które będą chciały przyjechać do mnie na pojeżdżawkę i nie mają swojego terenowego motocykla enduro, ewentualnie jeżdżą na asfalcie i chcą spróbować w terenie, albo przymierzają się do zakupu, nie mają motocykla, chcieliby pojeździć, to ten, słuchajcie, znaczy w sumie oba te motocykle są generalnie w sumie dla was. Także zapraszam serdecznie. Na stronie, słuchajcie, pojawiły się już kalendarz z terminami imprez na 2024. Także śmiało wchodźcie, zapisujcie się. I co? Do zobaczenia na Ponidziu. Czuj, czuj, czuwaj.